Jeżeli mówi pan prezydent o refleksji, to rozumiem, że nie chodzi o polityczną manifestację, tylko raczej co, rodzaj konferencji? Rodzaj konferencji, która powinna się zakończyć jakimś stanowiskiem wspólnym w kwestiach właśnie i związanych z tymi fundamentami czy źródłami integracji europejskiej, jak i perspektywą integracji europejskiej, jako w moim przekonaniu gwarancji pokoju i ładu przynajmniej europejskiego. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy, ale to naprawdę nie jest zamysł, żeby Rosjanom popsuć ich święto zwycięstwa militarnego. No, do czego mają się prawo? Pojawiły, że to nie jest nasze święto. O ugodzenie dumy rosyjskiej. No więc to właśnie dlatego chciałam to dzisiaj powiedzieć, że można dochodzić swoich racji historycznej także natury, niekoniecznie na zasadzie chęci zabrania komuś czegoś, jego dumy. My mamy prawo, a na to obowiązek mówienia o tym, że warunki polskich, ale i w warunkach wielu, wielu innych narodów tej części Europy, zakończenie wojny nie oznaczało wolności.